Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku będę się broniła. Właśnie wybieram się na zajęcia z samoobrony. Zawsze chciałam tego spróbować i zawsze zastanawiałam się, jakby to było, gdybym to jednak ja wygrała walkę na poduszki i nie tylko z moim bratem za dzieciaka. A tym razem już się nauczę, jak właśnie wychodzić z opresji, jak się bronić i w razie czego, gdyby kiedyś ktoś mnie zaatakował, to będę umiała temu jakoś zaradzić. Jestem bardzo ciekawa, jak takie zajęcia będą wyglądały i właśnie to dzisiaj postaram się pokazać w tym odcinku. A nie będę tam sama, bo wybierają się również na zajęcia ludzie z ekipy, także część ekipy również tam będzie. A jeżeli taki odcinek Wam się podoba, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i żeby oczywiście nic Was nie ominęło. Nie będzie to przypadkowa osoba, która będzie nas uczyła. Jest to naprawdę jeden z przekozaków, jeżeli chodzi o samoobronę, o naukę samoobrony. Jest to osoba spośród tylko dwóch osób w Polsce, która tak naprawdę szkoli służby wojskowe. Także ja jestem mega ciekawa, chodźcie. A osobą, która dzisiaj właśnie nauczy mnie samoobrony, a tak naprawdę Krav Mag, jest Robert Mikulski. Czyli 30 lat doświadczenia, posiadacz najwyższego stopnia w Krav Maga, który zdobył w Izraelu. Szkoleniowiec jednostek specjalnych wojska i policji. Instruktor strzelania bojowego. Jeden z dwóch osób w Polsce posiadających uprawnienia instruktora jednostek specjalnych i antyterrorystycznych SWAT. Szkoleniowiec grupy specjalnej ochraniających dowódców w Afganistanie. Tak? No bo za nie mówiłaś? No to dobrze. No to... Szczęśliwa? Zaraz będziemy ćwiczyć. Trenujemy i potem porozmawiamy, dobra? Pa. Jak się cieszę. Pa, płacę. Oczywiście mówimy tutaj o takich sytuacjach już serio abstrakcyjnych, czyli takich momentach, które, nie wiem, na ulicy ktoś do Was podejdzie i serio będzie chciał Was zaatakować nożem. Nie próbujcie tego w domu, bo broń Boże, tak z braćmi, coś w tym stylu, nie wbijajcie ich pazuru, im pazuru, coś w tym stylu. My się tutaj serio uczymy takiej obrony, takiej typowo już, jeżeli serio byłaby ta sytuacja taka narażająca nasze życie. Rozdzielmy się. Rozgrzewka krawmagowa jest taka specyficzna. No i ma nic wspólnego z rozgrzewką typu podskoki i inne rzeczy, dlatego że krawmaga jest systemem walki. Na ulicy, jak ktoś nas napadnie, to mu nie powiemy poszukaj chwilę, będziemy rozrzeszkowani, tylko musimy go brać. Dlatego rozrzeszka krawmagowa jest już stricte przygotowana do kontaktu, do walki. Najprostszą zabawą, jaką stosuje, rozrzeszką, którą się stosuje w trakcie treningu, jest zabawa. Czyli nie daj się trafić bak kolana. Moim zadaniem jest trafić bak albo kolana. Lekko. Co to znaczy? Ale ani ja, ani koleżanka nie pozwala na to. To znam? Krawmagę stosuje się otwarte dłonie, dlatego że łatwiej łapać. Zatem będziemy ćwiczyć z nożem. Zobaczymy, że jakbyśmy trzymali gardę, to mimo tworzymy rękę i zrobimy, tracimy ułamek sekundy, czyli ten ułamek sekundy, gdzie agresor może coś robić. I moim zadaniem jest trafić albo, o właśnie, no ale też moje problemy jest, nie? Aha, okej, okay, no to trafiamy. Tak, nawet trzeba. Dobra. No bardzo okay, dobra. Lekko technicznie. A co jeszcze mogę? Kolany bardzo. Taką siłą, czyli lekko, w taki sposób i jak najmniejsza płaszczyzna, czyli nie goni po całym placu, tylko trzymam ręce, to go patrzę. Dobrze, już jest po jeden. Po jeden dla mnie, po dwa, trzy, jeden. Ale mam dwie ręce. Dwie ręce. I cały czas. Co to jest? A to nie ma znaczenia, jaką nogę. Jak nie ważne, nie ważne. Prawo czy lewo? Ja jestem prawo. To lewa noga co? Okej. Jaka część ciała jest najbardziej narażona na to? Twarz. Jestem w stanie się obronić. Możesz mi wbić nóż, jestem w stanie się obronić. Czego nie obronisz? Obroń się. Obronisz się? Czyli plecy. Nie daj się trafić plecy. Czyli teraz w tej zabawie moim zadaniem jest jak najszybciej ruszać się po tych kwadratach. Czyli uciekać w takiej pozycji, żeby nie dać się zajść za plecy. Żeby mój agresor nie zaszedł mnie od tyłu. A jak dobrze, a jak zajdę i trafię na kolanach, to wygrywam. Czyli stopy są w kierunku agresora, wąsko dłonie. Można trzymać ręce przy gardzie, natomiast to są takie bardziej specjalistyczne szkolenia. Dlatego lepiej trzymać ręce z przodu, wysunięte dłonie. Po pierwsze, pokazuję agresorowi, ja nie chcę z tobą walczyć, ale jak podejdziesz, tak się przyłożę, to się odbije zaraz opłatkiem. Ale jeżeli będę musiał, to i złapię i uderzę. To jest ta moja pozycja walki. Staję się obiektem agresji i nagle robię taką pozycję, nie do końca jest złą pozycją, że pokazuję, ja nie chcę z wami walczyć, ale pokazuję, że się boję tego agresora, no to on dobiera, że a jednak jest, ja zwyciężyłem. Ale jeżeli na przykład stoi przed nami dziewczyna, jest nas czterech, stoi dziewczyna 40 kg i mówi, no chodźcie, frajerze, do mnie, ja bym do niej nie podszedł. Bo wstyd, ten by się pierwszy śmiał ze mnie, jakby mi dziewczyna przyłożyła.
tak by było. Dlatego trzymam ręce z daleka, trzymam, jestem gotowy cały czas na atak. Nie patrzę na oczy, patrzę na środek klatki piersiowej, bo wtedy widzę całą postać. I to jest moja pozycja walki. Teraz z tej pozycji walki, ruszając się jak na amortyzatorach, czyli tak na cały czas będę bardzo luźny, nie stoję twardo jak herbik, alo, tylko luźno. Cały czas jestem gotowy do ataku. Moim zadaniem będzie unikać ciosów. To jest miękkie, więc nic nie boli. Jeżeli pójdzie pałka w prawo, to mój skręt będzie lekko w lewo. Tak będzie się pochylić na lewą nogę. Raz, rotacja, luźno, rotacja. Staram się nie obniżać pozycji przed rotacją, bo mogę się nabić na kolana. Unik. To są uniki. Krav Magi są trzy techniki stawania. Pierwsza obrona, czyli kiedy się wywróciłem, to jest moja pozycja walki. Po to trzymam tą nogę piętą do wewnątrz, żeby nic ani nikt nie mógł na mnie wskoczyć, bo tu się będę bronił. Nie może mnie kopnąć krocze. To jest moja pozycja obronna. Po to mam ręce w gardzie, że będę się mógł bronić przed nożem, ewentualnymi kopnięciami. To jest pierwsza faza. Druga faza chce wstać. Czyli jestem gotowy. Siedzę sobie wygodnie, podpieram się ręką i ta ręka jest w obronie. Będzie chciał mnie kopnąć, atakować będę się bronił. Stajemy obronnie. Czyli jestem blisko agresora, podnoszę nogę, wydłużam dystans. Już jestem dalej. To jest technika obronna. Wystarczy tą nogę kopnąć po prostu, kopnąć mnie. Mocno, mocno, mocno. Dokładnie. Będzie chciał kopnąć, blok. Będzie chciał nadepnąć, blok. I teraz. Noga, która jest w górze, pójdzie do przodu. Ja sobie siądę. Wygodnie siądę. Ręka w gardzie. Tu jest podłóg. Podniosę zadek z góry. Ta noga pójdzie piętą tutaj. Znowu nią mogę kopnąć. I pójdzie w tył stos. I hop. To jest technika wstawania obronnego. Ciężko, nigdy w życiu bym tak nie wstała. Bardzo proste. Nie mi się to. Bardzo proste. Dwa, mam agresora blisko. Trzy, wstaję i będę go atakować. Jest daleko, uciekam. To jest najlepsza technika, jaką znam. Musi być ręka, bo jakby ktoś chciał mnie... Co, ja nie mam co z tym na rozwój, to masz ją tak, czy... Tak jakby... Jeżeli ktoś nie będzie chciał bić nóż... Blok. Otworzyć dłoń. Blok. Dokładnie. I teraz, noga w tył, hop. Już to nie. Jeszcze raz. Hop. Ręce w gardzie, siadam. I noga w tył, hop. Tak jest, bardzo. Ale trzeba tam wstawanie przećwiczyć, bo się nożyce mogą poplątać. Teraz. Szantaż nogą. Szantaż to jest wszystko to, co nie powoduje od razu urazu. To jest szantaż, to jest szantaż. To jest szantaż, to jest szantaż, czyli coś, co wymusza na mnie jakąś reakcję, ale nie powoduje ataku. To już jest, kiedy mnie dźgną, to już jest atak. My się skupimy tym szantażem, na tym szantażu, skupimy się na tym szantażu i skupimy się na parterze, kiedy tą technikę będziemy wykonywać w parterze. Co jest ważne dla mnie, jako dla ofiary w tej sytuacji? Żeby nie wracać do przodu, tylko bardziej do tyłu. Żeby odsunąć nóż. Wyciśnij za bluzę, mocno. Mam nóż. Pierwsze, co chcę zrobić, odsunąć nóż. Okay. Uderzenie szczękiem. Kopnięcie w krocze. Wydobycie noża. Zabieram nóż, odchodzę i skanuję. Wydobycie noża jest w taki sposób, że trzymam bardzo mocno na zgięciu nadgarstkowym. Przykrywam w taki sposób, czyli podchwytem. I tak jakbym chciał uderzyć hakiem w sufit. Czyli raz. Powoduje to tak, że pęknie nadgarstek, a nóż wyleci do mojej ręki. Ja go sam dostanę do ręki. Teraz, co jest ważne, jeśli chodzi o polskie prawo. Jeżeli ja zrobię w ten sposób i stanę tak, to agresorzy powiedzą, to on nas napadł, no i mnie zawiną. Prosto. Więc kiedy wykonam technikę, chowam nóż i znowu to samo. Nie chcę z tobą walczyć, ale jak podejdziesz, to ci przyłożę jeszcze raz. Nasada dłoni jest o wiele silniejsza niż pięści. To jest raz. Dwa, uderzenie w taki sposób powoduje, że nie dość, że mu... Dokładnie. Wybijam mu zęby, to jeszcze wbijam palce. Jezus, ale to tak dziwnie. O, szczena. A tak. Dobrze, do noża. Kopnięcie w okolice klocza, żeby był. I teraz tak jakbym chciała pięścią uderzyć w moją pachę. Dokładnie. No i zabieram nóż. Odchodzę sobie, stoję w pozycji walki i pokazuję mu, nie chcę z tobą walczyć, ale jak podejdziesz, to ci przyłożę jeszcze raz. Dobra. Możecie razem ćwiczyć. Ale to są w ogóle mega fajne zajęcia, naprawdę. Ja byłam bardzo podekscytowana, słyszałeś? Uderzenie. Tak. Tak, ale noga w przód. Popatrz, przyłożyć mi nóż. Chwyć. Pierwsza reakcja jest taka. Raz. Pierwsza ręce. Raz, dwa. Otwarta dłoń, pięć. Do noża. Po uderzeniu muszę iść do noża, żeby agresor sobie nóż nie przełożył.
bo jak dostanie gdynkę, no to przełoży nóż i już wtedy jest problem. Po to robię krok na zewnątrz. Jeżeli zrobiłbym błędnie, czyli zrobiłbym tą obronę w taki sposób i przyłożyłbym, a stanąłbym nogą między nogami agresora i on się w tym momencie wywróci, wywróci się, zobaczcie co się dzieje, jestem w stanie go utrzymać. A kiedy on się wywróci, w tym momencie, kiedy ja będę miał nogę na zewnątrz, o, to dla mnie nawet super, bo zabiorę nóż w pozycji leżącej. Czyli kiedy mam tą sytuację? Raz, dwa, trzy, cztery. Zabieram nóż, odchodzę, rozglądam się, czy jestem bezpieczny. Pokazuję, że nie chcę wać. Próbujcie na zmianę. Co, atakujesz mnie? Tak. Nie. Jeżeli byłaby taka sytuacja, no, szantażować mnie. Tak. Wykorzystał pan kiedyś to w praktyce? Czy zdarzyło się panu tak, że ktoś coś pana... Wiele razy. Tak? Nie, zamknę oczy, nie otwieram. I powie, czy mam ten nóż przy szyi, czy nie. Ja widzę, bo jest lustro, więc nie da się mnie oszukać. Nie jestem w stanie powiedzieć, to jest dokładnie. Ręka przygarna. Dokładnie. Dlatego Krav Maga jest tak systemem skonstruowanym, że na kilkadziesiąt ataków ma jedną obronę. Ściągam w dół, tak? Teraz bardzo mocno skręcam głowę w kierunku moim, wykręcam biodra, wychodzę na zewnątrz, wykręcam nadgarstek i zabieram nóż. Tą rotacją, co robiliśmy przed chwilą. Do tego dokładam kopnięcie. Robię szantaż nożem. Jestem tutaj powoli. Atakuję, ściągam uchwyt. Hop, wykręcam biodra. Nogę daję za mnie, tą lewą. Tam. Tak, podnoszę głowę i kopię w krocie. Dokładnie. Bronię się. No, bronię się. Hop. Kopnięcie. Otwieram. Otwieram. Dobrze. Dobra. Nie ma noża. Czyli ta sama technika. Czy nóż, czy brak noża, nie myślę. Kiedy zrobisz szantaż w taki sposób i ściągniesz uchwyt, po pierwsze, że kciuka nie jestem w stanie chwycić, po drugie, że nawet jakby mi się tam gdzieś udało go wziąć, to ta ręka jest o wiele mocniejsza. Po drugie, kiedy zrobi dłoń na dłoń i się uwiesi na tej mojej ręce, uwieś się mocno, wiś, to patrzcie, nie, stój prosto, ale wiś rękami. Nie duszy ją w ogóle, a kiedy chwyci w ten sposób, ja już ją duszę. To jest ta różnica, po prostu wisi, w ten sposób potrafi zablokować całe ciało, a w ten sposób nie jest w stanie tego zrobić. I w trakcie obrony ruszy na mnie nożownik, nie jest w stanie mnie atakować, bo ja tą jedną osobą będę się cały czas bronił. Czyli tak naprawdę, kiedy ja wykonam technikę, tu, no chodź nożownik, chodź, no chodź, tu, cały czas się będę bronił tą jedną osobą. Czyli tak naprawdę mam dwóch agresorów, a walczę cały czas z jednym. Kładzie się, siada, agresor nas wróci. Siądź tak. na niej oprać, żeby wygodnie. To może na palce silnie. W ten sposób. Tu gdzieś tam łapiesz na przykład za ten. I teraz cała jego masa ciała jest oparta tu na podłodze, bo on się opiera o mnie. I teraz wystarczy, że moja ręka zablokuje mu tą rękę. To, co robiliśmy przed chwilą w stójce, czyli odsuniemy mu ten nóż, prawda, na bok, ale jeszcze chwilę. Odsuniemy mu ten nóż tutaj. A ta nóżka zablokuje jego nóżkę, żeby ją nie odsunął. Okay. Chodzi o nóżkowy na WF? Tak. To mostek. Umie robić? Tak. Mostek w moją stronę i ruch tą ręką równocześnie. Hop! To? Tak. Do mnie. I mostek. Hop! No, staje. Pierwsza reakcja jest taka. No mam gościa z nożem. Pierwsza reakcja. Wymostowałem. Hop. Idę daleko. Trzymam mu tą rękę. Raz. Tą ręką nie jest w stanie nic zrobić. Czekaj, bo raz, dwa, kroczę, trzy, blokuję, noga, rzut, zablokowałem, kopię go w głowę. I mocno mostek, hop, i dobrze, to jest pierwsza faza, rzuć mu tą nogę, hop, i wstawaj na moją stronę, wstawaj, i kopnięcie w głowę. Dokładnie. To następne. Dobrze, idź za nim, bardzo dobrze, idź, prawa ręka mowa. Bomba, noga, hop, tutaj mu nogę. Nie, na nóż. Musisz go zakryć. Hop, dokładnie. Bardzo, i stajesz i głowę. Dokładnie. Tak naprawdę Krav Maga, żeby poznać, wystarczy pół roku. Intensywnych treningów. To jest wszystko naturalny odruch. Jak ktoś mi trzyma nóż, a ja trzymam go bardzo blisko ciała, no to na chwilę zakrywam bombę. Nie myślę w sytuacji realnego zagrożenia, czy wykonasz 520 technikę, czy 506, bo będzie dobra. Nie. Znam nachwyt i kontra. To mnie tylko interesuje. To jest pierwsza rzecz. I teraz mamy drugą sytuację. Co wykonam? Dobrze, bardzo dobrze. To,
Zabieram nóż. Nie znała techniki, ale już ją znam. Teraz to bym wykonał teraz. To samą technikę. Uszło. Złapać. 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 Tak? I w dół. Raz. Bomba. Do noża. O, do noża. Zawsze, nim kopnę. Tak, nim kopnę. Czyli tu i od razu. Tak, kopnięcie i teraz wydobycie noża. O, właśnie, zabieram. Teraz mamy sytuację, kiedy nas chwyci agresor na ulicy bardzo mocno. O, ktoś mnie kiedyś tak chwycił. Ja nie chcę z nim walczyć. Ja nie chcę z tobą walczyć. I teraz tą częścią łapię go za kciuk i po prostu ściskam. I tak naprawdę patrzcie się. Ja teraz zrobię delikatnie, pójdź łaski swoje, bo delikatnie. I o to boli na pewno. I nie jest w stanie mi nic zrobić. I ja w knajpie mówię, miejsce panowie, bo gość musi wyjść. Wszyscy się rozejdą. Puszczą ale ja was. Widziałem nieraz, jak ktoś właśnie kogoś tak trzymał za rękę i zastanawiam się właśnie, co on tam zrobi na filmach. Najlepsza technika Krav Magowa, czyli ta zwana dźwignia na kciuk. Jest smalna. Nie bać się, nie bać się. Okay. To jest taki sposób, ja bym chciał ścisnąć. Ścisnąć. I teraz, co jest ważne, nie mogę pokazać agresorowi, co chcę robić. On mnie chwyci, jestem tu, hop, odsuwam się od niego. Czy ma? Ściskam. Raz, odsuwam się od niego. Jeżeli zrobię to prawidłowo, mocno, raz, dwa, trzy. Przestawię ją. No już po kciuku ma. O, to, nie, nie, ja się nie zginam, tylko ja się mam zginąć, bo mnie to boli. Kogo boli? No ciebie. No właśnie, no. Jak mnie zaboli, to klepnę. Hop, hop. Dobra. Podróż, dokładnie. A teraz postój, się postój, dresy. A teraz wyprostuj nogi. Buzią. Wyprostuj nogi. Złapię lekko. Lekko. I teraz poddaj się mnie. Wyprostuj nogi w planach. Wyprostuj nogi w planach. Podnieś ją. Ale problem. Idea tkwi w jednej rzeczy. Naturalnym odruchem człowieka jest to. Ktoś mnie z tyłu opał. Czyli ja z tej pozycji przenoszę sobie przeszłość. I już ma duży problem. Teraz kiedy gość mnie chwyci w taki sposób, co ja mam możliwość? Palność do złocia. Uderzyć go w ten sposób. To jest ostatni. No. Może to tutaj może zaboleć, no, to jest taka cienka skóra. Tu strasznie boli, ponieważ strasznie tu boli, no. Skupienie, czasami jak ktoś chwyci bardzo mocno. Między. Tak, jak ktoś chwyci normalnie, tak, ja to robię delikatnie, bo wiem, że to boli. To wystarczy taki ruch zrobić. Zarąbiście boli. Pamiętaj o ręce. Złap. I teraz dołączę prawym łup, tak? I obracaj się do niego, łup. Obracaj się. Hop. Dalej, hop. Dalej, hop. Ale kręć się, nie. Kręć się tu. O właśnie. Jeszcze zagraj nogę, do przodu. O właśnie. I stój. Tu tak byłaś. Chwyć go. Kopnięcie w krocze. I odsuń go. Pamiętaj, że każde uderzenie to jest powrót. Czyli raz. Okej, okay, chcesz z tego wydostać. Tak, musisz tą nogę, po to masz ten luz od uderzenia z łokcia, z tą nogę przestawiać cały czas. Największym błędem, jakim jest, to jest... No dobra, pomogę ci. Często na treningach się tak robi. To jest największy błąd. Ludzie ćwiczą, jeden drugiemu zabierze nóż. W trakcie ćwiczy. Okej, teraz ty ćwiczysz. To jest nawyk. Potem na ulicy ja zabiorę nóż agresorowi i powiem, masz, teraz ty ćwiczysz. To nie jest śmieszne, bo tak zginął mój kolega. Serio? Tak zginął mój kolega, izraelski instruktor, który w trakcie, kiedy napadł do czterech bandytów, rozbroił wszystkich i jednemu oddał nóż. I ten leżący wciął go po tętnicach, nim doszedł do domu i się wytrwał. Dlatego rzuć na ziemię, niech partner podniesie. Za chwilę będzie zmiana, on też się rzuci. To nie jest jakaś niewaga. Robisz mu na złość, to po prostu uczysz się taktycznego podejścia do sytuacji. W sytuacji, kiedy masz trzech agresorów, to ten, no, jakbyście mnie napadli w skórkę, ja mam nóż, to jest taki dylemat, że ma nóż, nie? A w takiej sytuacji, no nie ma noża, bo sobie będzie dziadka i tyle, nie? A tu już jest problem. I do mnie, mam lewo. Dobrze. Dobry prezent. Dobrze, tylko nie pchaj. To musi być, popatrz. To jest coś takie, patrz. O, poczekaj. Puść. Pamiętasz zabawa z łapki w szkole? To jest zabawa na 200%. Stań normalnie rozluźniony. Jak go nie trafię, macie dożywotnie u mnie trening gratis. Trzymaj. Raz wam wytłumaczę. Jak się trzeba? No, łapki nie robię w szkole. A, dobra. Nie widzę, że ucieka. Nie widzę, że ucieka. Stoi tu. Łapki i kierunka. Wiecie, dlaczego wygrywa? I teraz popatrzcie, on wygra. Całym ciałem zrobiłem ruch. Teraz zrobię błędy. Patrzcie, to jest ta różnica. Tak, mam gościa gdzieś na ulicy. Bezpiecznie będzie. Za mnie, tam gdzieś. Dawaj, co bym zrobił? Co bym zrobił normalnie? Bronił się.
Dawaj co? No nie wiem, przyłożył mi tam, ten mówi, dawaj, nie wiem, spodnie na spodnie. Co bym zrobił? Tak bym zrobił tylko ty. On się w ogóle nie spodziewał tego zjadu. Po pierwsze, szybko. Dokładnie, po pierwsze chciałem mu dać urak. No wy, że oczywiście uciekaj, bo nie może dostać. To jest ta sytuacja, nie? To jest ta sytuacja, kiedy jeżeli agresor czeka na to, co ja zrobię, to on trzyma bardzo mocno napiętą rękę. To jest obrona przed szantażem nożem. Uwaga. Aha. O właśnie. Mówi sam, to nożem dostał. Dobrze. Bardzo dobrze. O co właśnie chodzi? Boli, ale nie zaboli, jak się doklepnie tu. Tu. Tak jakby tutaj. Otwartą dłoń. Czemu otwarta dłoń? Bo wiecie, po wszystko. Tu jest napięta ręka, tu. Tak jakbym chciał go zamknąć. Zamknąć ten nóż. Tak! Już powiem patrz. Być w ten sposób, na razie. Robimy je trudniejsze. Tak. To jest trudniejsze? No, wciąż, nie? Bo jest większy ten. Tak. Była w wojsku? Gdzie? Nie była w wojsku. I zróbmy teraz tak, że zablokujemy prawą nogą, tutaj. Ręce stąd pójdą tu i wymostuję. Gotów? Czyli na dół. Tak. Na dół, gotów. Wymostuję. To jest cała dla osób, to nie ciągnijmy, żeby nie rozwalić. Dla osób ciągnie. Marcia, proszę tylko. Kobieta ciągnie, facet złodziej ciągnie tam, kobieta ciągnie tam. Na pewno jest torebka, brrr. A po co? Ciągnie, ciągnie, idź w dół. To go pojawia, aż puści. No właśnie, bo trzyma. No po co się zgłosić? Jest skupiony, panie, nie ma jednej ręki. Dokładnie. Jedna osoba ciągnie w prawo, drugi ciągnie w lewo. Pewnie jest torebka, brrr. Kosztowności. I tak, torebki nie mam kosztowności. A po co? Niech sobie trzyma. Łup go. Lewa w przód, nowa. I teraz tak. Prawa ręka pójdzie na jego oczy. Na oczy. Wbija mu palce w oczy. Druga uderzy w krocze, a ta wyprostuje ciało i głowę. Odsuwam się. Wbija mu palce w oczy, ja jestem wyprostowany. Ściągam go po prostu w dół. Często tak się bierze, kładłem plecak pod siebie i spałem. No i w pewnym momencie poczułem, że ktoś mi ten plecak wysuwa. I najgorszą reakcją jest to, że wstać i od razu patrzeć. Nie. Ja już czułem, że mnie wysuwa, powoli otwierałem oczy, no i doszło do konfrontacji, więc nam szybko jednemu sobie dałem radę, a drugi się schował w toalecie. No i wtedy sokiści przyjechali, no i okazało się, pociąg się zatrzymał na stacji pośredniej, no i okazało się, że właśnie ten, który uciekł dopiero do tej toalety, to był ten, który ten laptop ukradł. No i plecak znaleźli laptop. No i tam właśnie był nóż, była ta sytuacja, ten, na którym ja siedziałem, miał nóż w kieszeni. Bo doszło do konfrontacji takiej, że ja bym reagował, typu wypychał go, to podejrzewam, że ten nóż by wyciągnął i wtedy byłoby zgodnie. Znaczy, walka na ulicy to nie jest walka na rynku. Że wygram, podniosę moją rękę, dostanie puchar za pierwszy medal, za drugi, pomyślę sobie, okej, dobra, będę teraz trenował przez 3 miesiące, bo za 3 miesiące są następne zawody, może wygram. Tu nie ma. Tu albo się żyje, albo się nie żyje, albo się jest kaletą, więc no trzeba wybrać. Jeżeli dochodzi do konfrontacji, takiej typowej konfrontacji na ulicy, nie bać się używać wszystkich możliwych narzędzi. Po prostu wykonać tak technikę, żeby wyjść z tym, oczywiście potem zgłosić wszystko, poczytać na przykład odpowiednich służb, żeby nie było tak, że się ucieknie, po prostu nawet udzielić pomoc temu poszkodowanemu, bo może być sytuacja, że będzie potrzebował. I co jest ważne, trzeba umieć działać odpowiednio w stresie. No nie tak, że działać chaotycznie. Się zabierze ten nóż i się dźwignie to. Nie, bo to już jest, to nie. Zabieram nóż agresorowi, trzymam ten nóż, pokazuję mu, że mam go w ręce, ale mówię mu, nie podchodź do mnie, bo jak będę musiał, to się go, to go użyję. I wtedy agresor mając taki sygnał, no... Coś jest nie tak. Kobieta, która stanie w pozycji walki i powie do chłopaków, no dobra, chodźcie frajerze, bo już mnie wkurzacie. No to już goście sobie myślą, no już był problem, on by się śmiał ze mnie, ja z niego, jakby dostał batyk takim i potem, no po co mam nadzieję, nie mi problem, nie? Ja całe życie też robię. Na początku trenowałem boks, uczyłem się od takiego słynnego trenera Kazimierza Pieniążka i Wieśka Dudzika. Potem trenując boks zapisałem się na karate, kyokushin, potem muay thai. No i w 98 roku, kiedy byłem żołnierzem jednej z jednostek, pojechałem na szkolenie do Lublińca, do pułku specjalnego i tam zobaczyłem Izraelczyka, który no, wykonywał techniki w sposób no, dla mnie nieprawdopodobny. Bo jeżeli ja wiedziałem, że jest nóż przyłożony, coś co w tamtych czasach, no taka obrona to była dla nas nieznana. Nawet ten Izraelczyk robił to z taką finezją, z takim spokojem, z taką dokładnością, że no myślę, kurde, no, czemu ja nie wymyśliłem Krav Magi? Krav Maga opiera się na naturalnych odruchach człowieka. 90% technik to są nasze naturalne odruchy. Bardzo dziękuję w takim razie za zajęcia i wydaje mi się, że nie tylko ja się tutaj dużo nauczyłam, ale też wy wszyscy się nauczyliśmy. No i też fajnie, że widzowie mogli to zobaczyć, że teraz może już ich to
zachęcić, żeby oni też poszli na takie zajęcia, a jak nie, to już przynajmniej będą wiedzieli takie minimalne rzeczy, jak cokolwiek jakby jest z takiej opresji, nie? Ja się cieszę, że takie programy się nagrywają, bo za moich czasów, jak mama powiedziała, masz zakaz wychodzenia na pole, to byłem załamany. A teraz, jak mama powie, idź na pole, masz zakaz siedzenia w domu przy komputerze, to dziecko jest załamane. To wyciągnąć teraz dziecko spod telewizorów, komputerów, laptopów jest ciężko, więc taki program jest bardzo dobry, bo one no, mają informacje i mają sygnał, że no, można coś zrobić dobrego dla własnego bezpieczeństwa, już pomijam zdrowie, ale własnego bezpieczeństwa przede wszystkim, a bezpieczeństwa kiedyś i w przyszłości rodzin, własnych dzieci, no bo czegoś się nauczy i potem, no daj Boże, żeby nie trzeba było, ale może być sytuacja, że będę musiał to wykorzystać. No i chciałem pozdrowić moją córkę Zuzię, która bardzo chciała, żebym tutaj przyszedł. Zuzia również Cię pozdrawiam, także buziaki i mam nadzieję, że kiedyś do zobaczenia. Tu jest miejsce mini Majka, tu proszę, prosiłam, błagam Cię tata, ja mówię, no dobra. To pewnie nie wiedziała, że tu będzie jeszcze Marta, Marcisia, Tromba, to jeszcze się podpiszą. Totalnie nie czułam, że minęły mi 2 godziny, także super randko. Myślę, że to jest jeden z tych zajęć, które na pewno nie będą jedynymi, na które pójdę, jeżeli chodzi właśnie o tę dziedzinę, czyli Krav Maga. Myślę, że na pewno to nie był mój ostatni raz i na pewno się jeszcze wybiorę. Dajcie znać, czy taki odcinek Wam się podobał. Mi osobiście się bardzo podobał i właśnie jak wracaliśmy teraz do auta, tak sobie podsumowaliśmy, że naprawdę ten pan jest po prostu przekozacki. Także jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to zostawicie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Oczywiście bijajcie również na Instagram i dajcie znać w komentarzach, czy tego typu seria Wam się podoba, czyli znowu próbowanie czegoś nowego. Jak po tańcu na róże ręce moje do tej pory mnie bolą, tak jestem ciekawa, co będzie bolało mnie potem, ale wydaje mi się, że raczej tutaj nie poobijaliśmy się za bardzo, a wręcz przeciwnie, nauczyłam się, jak wychodzić z opresji w trudnych sytuacjach, także ekstra. Widzimy się w kolejnych filmach, cześć!